W Urzędzie Gminy Bełchatów odbyło się dziś ostatnie w tym roku zebranie z sołtysami. Nie było to jednak tylko i wyłącznie spotkanie z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Sołtysi mogli wysłuchać informacji wójta dotyczących propozycji budżetowych na przyszły rok oraz zapoznać się z inwestycjami, zarówno tymi planowanymi, jak i tymi będącymi już w toku. Spotkaliśmy się tutaj na spotkaniu roboczym. Wprawdzie atmosfera świąteczna, ale spotkanie wigilijne będzie już niebawem. Chcieliśmy po prostu spotkać się, żeby przedyskutować, jakie są problemy, poinformować też o sprawach, które się dzieją w chwili obecnej w gminie. Takie spotkania będą odbywały się regularnie. Władze chcą zaktywizować sołtysów i wykorzystać ich zaangażowanie do sprawniejszego zarządzania gminą. Sołtysi mają największy kontakt z mieszkańcami, więc mogą dzięki temu w większym zakresie przekazywać ich uwagi i sugestie urzędnikom. Z założenia takie spotkania powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Sołtysi uczestniczą w sesjach Rady Gminy, ale to jest troszeczkę mało. Chcemy, żeby rola sołtysa była jak największa, więc z uwagi na to również z nimi staramy się spotykać jak najczęściej. Zwykle podczas takich spotkań omawiane są bieżące potrzeby mieszkańców czy strategia rozwoju gminy. Ale dzisiejsze zebranie było wyjątkowe. Do urzędu przybyli harcerze przynosząc światełko betlejemskie. My harcerze, roznosząc betlejemski ogień po całym kraju, pełnimy służbę, ulepszając świat. Działamy w swoim regionie, przekazujemy światło, niosąc pokój oraz rozpowszechniamy ideę braterstwa. Chcemy, by to światło torowało drogę do podejmowania jak najlepszych decyzji w nowym 2012 roku. W tym świetle jest maleńka sajenka, w tym świetle jest przesłanie pokoju, w tym świetle jest promień rozgrywający grotę ludzkiego wnętrza, w tym świetle jest iskra miłosierdzia, w tym świetle jest słowo życia. Chciałem serdecznie podziękować za ten dar, który przyjmujemy z wielką wdzięcznością i będziemy się starać nieść to światło dalej i zachowywać się zgodnie z przesłaniem, które tutaj zostało przekazane. Życzenia spokojnych świąt w rodzinnej atmosferze przekazał mieszkańcom także przewodniczący Rady Gminy. Jacek Bakalarczyk zwrócił przy okazji uwagę na jeszcze jeden, nowy i optymistyczny zwyczaj, jaki pojawił się w tym roku w urzędzie. Śledząc i będąc tutaj w urzędzie gminy, zauważyłem, że w historii tej gminy pojawiła się żywa choinka. I to też jest jakiś symbol. Symbol, że ożywiła się tutaj nasza gmina. I tak mogę z pełną odpowiedzialnością do Państwa się zwrócić i to przekazać. Dziękuję. Rzeczywiście żywa choinka to symbol nowego porządku w gminie. Prezentowała się bardzo okazale, przywołując atmosferę najbardziej rodzinnych świąt w naszym kalendarzu. A skoro już o kalendarzu mowa, to mogliśmy też wysłuchać kolęd w wykonaniu Zuzanny Słoczyńskiej, jednej z bohaterek kalendarza gminnego, który już od środy będzie dostępny w sprzedaży. Zuza Słoczyńska obok 12 innych młodych mieszkańców gminy znalazła się w przyszłorocznym kalendarzu, którego bohaterami są młodzi z pasją. Kalendarz w cenie 10 zł będzie można nabyć m.in. w Gminnym Centrum Kultury oraz w placówkach oświatowych.